Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie zegar mistrzowsko. Jakkolwiek to zabrzmi. Powiem wam takie coś. Byłem dzisiaj na placyku. Tam babka w takim sklepiku ma po prostu multum tych różnych wersji, takich malutkich baterii. Także wiem już na pewno, że warto tam sobie pójść i chyba nie powiem, że nie będzie bateriki, która by nie pasowała do danego urządzenia. W sumie sama mi tak powiedziała, że ma wszystkie rodzaje tych bateriek. No i bardzo tanio. Nie są to jakieś ceny z kosmosu, gdzie nieraz wchodzi się do kiosku, a tam słuchajcie, jedna taka bateryjka kosztuje 5 zł, nie? Tutaj macie 80 groszy, a przypomniała mi się jeszcze ciekawa sytuacja, jak gdzieś tam odbierałem paczkę w jakimś punkcie i gościu też prowadził jakiś tam sklepik na miejscu i też miał takie bateryki. I słuchajcie, też miał tak niziutkie ceny, że jak zobaczyłem te ceny, to wziąłem chyba CR 2032, dosłownie też cały taki blister, tam było ich kilkanaście. Mówię do niego, kurde, no tanio, tanio ma pan bardzo, nie? Wstał w kiosku jedna taka kosztuje 5 zł już po zakupie. On się na mnie tak patrzy, sprawdził tą cenę i mówi, no faktycznie, no to nieźle pan na tym wyszedł, mówię. Ja mówię, no. I potem chyba tą cenę podniósł, z tego co pamiętam. Także tej babce już na pewno nic tam nie powiedziałem, że w kiosku są po, załóżmy, te 5 zł, czy tam ileś. Ale nie, tak naprawdę są w kiosku o wiele drożej niż w takich punktach. Także kupiłem sobie też 6 takich LR44 i właśnie przy okazji dzisiaj tego filmiku zegar mistrzowskiego. W sumie, wiecie, możecie sobie pomyśleć, ale głupoty nagrywanie. Ale nie, jak chcę jeszcze coś wykorzystać a propos tego tutaj całego zamieszania. Mikroskop. Słuchajcie, mikroskop. Zegarmistrzowie też używają mikroskopów i to nie byle jakich. Mają świetne lupki też. Nieraz można kupić gdzieś tam na Allegro takie właśnie specjalne lupeczki do wyrobów jubilerskich. Ja używam, słuchajcie, akurat czegoś takiego z tych okularów, takie co kiedyś kupiłem. Mówią, że to jest szajs, nie? Że to się zakłada jakby na oczy. Ale jeżeli chodzi o pojedynczy ten moduł tych okularków, to świetnie się sprawdza właśnie w tej kwestii, żeby gdzieś tam popatrzeć. Na przykład używam go do patrzenia na jakie są tutaj oznaczenia na układach, na przykład na różnych płytkach, nie? Jakie rezystorki i tak dalej. Jakie, no, widać wtedy fajnie. Jaki to jest rezystor, dokładnie ta jego oznaczenie. Także to się przydaje. No i on tutaj też ma, słuchajcie, światełko takie malutkie i w środku są upchane bateryki. Prawdopodobnie są to LR44, ale czy dobrze trafiłem, to się zaraz przekonamy. Najpierw to sprawdzimy sobie, czy na oko trafiłem z tą baterią do zegareczka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o baterię, to nie. Powiem tak, o, na pierwszy rzut oka może być wielkościowo ok, ale jeszcze dochodzi, słuchajcie, wysokość tej bateryki. Także to jest też jeszcze drugi jakby taki aspekt. No i co, dzisiaj wiecie, w czym spróbuję wymienić baterię? Kiedyś uwielbiałem te zegarki. Po prostu byłem zakochany w takim stylu zegarków. Jak zakładałem go na rękę, to po prostu, wiecie, szpany i tak dalej, nie? Nie, po prostu podoba mi się ten styl i tyle. Wygląda to czadowo. No ale niestety ten zegarek umarł. Nie pamiętam, czy umarł z powodu tego, że gdzieś coś mu się tam stało z tą elektroniką, z tym całym mechanizmem, który go jakby napędza, czy umarł z wyczerpania bateryki. Dlatego dzisiaj wymienimy sobie, spróbujemy wymienić, zobaczymy, czy w ogóle będzie pasowała ta bateryjka do tego zegarka. Jeżeli będzie pasowała, no to zobaczymy, co on stanie. To jest wersja L521F, AG0, 1,5 V. Jeżeli chodzi o napis tutaj, jaki jest na niej, to właśnie, widzicie, użyję sobie tej lupeczki małej, podświetlę sobie, wtedy fajnie widać. Już wam przeczytam dokładnie, co tu pisze. Wynik L521F, czyli dokładnie, co tutaj na tym opakowaniu. Made in China. No, dokładnie to jest ten numer L521F. No i sprawdźmy sobie, czy w tym zegarku występuje dokładnie taka sama bateria. Zegarek perfekt.
Japan, słuchajcie, tu Japan pisze, to może jakiś jest oryginalny z Japonii. A nawet, wiecie, jak to kiedyś było? Kiedyś jak się kupowało zegarki, to były takie sytuacje, że gościu sprzedawał na przykład zegarek oryginalny, nie miał o tym pojęcia. A tutaj mamy, słuchajcie, dekielek z nazwą Japan. Nie Made in China, ale Japan. Cokolwiek to znaczy, nie znam się tak super na zegarkach, także jeżeli ktoś mógłby tutaj powiedzieć kilka słów na ten temat, jakiś pasjonat jak jest zegarków, to niech wypowie się w komentarzu, bo też będzie fajnie poczytać. I pierwszą taką ciekawostką, którą wam powiem, to pod tymi dekielkami zawsze była taka cieniutka uszczelka. Akurat jej już tutaj nie ma. I wiecie, jaki był problem, że przy otworzeniu tego dekielka, jak potem wkładaliście to, to bywało tak, że gdzieś tą gumkę nacięliście i już po prostu do wyrzucenia. Słuchajcie, tu nie ma bateryjki. Nie ma bateryjki włożonej, ale jest coś takiego, nie? Także sprawdźmy sobie, czy ta bateria podpasuje. Wygląda mniej więcej, że będzie to samo, choć być może ta babka miała rację, bo ja mówię, ona się pyta do mnie, co na oko? Ja mówię, tak, na oko. A do czego pan chce? Niech pan powie. Mówię, do zegarka, tak? A do zegarka to inna będzie i mi daje jakąś inną. Ja się tak patrzę, mówię, uparcie, nie, no ta będzie, już widzę, że to jest inny rozmiar. No i ciekawy jestem, czy ona miała rację, jako doświadczona sprzedawczyni. Być może tam do niej przychodziło dużo osób z tymi zegarkami. No, być może i też tak będzie. Czy udało mi się fuksiarsko wziąć na oko tą baterię? No, sprawdźmy sobie. Pokażę wam z bliska to. Złapałem ją z pensetę, tylko zawsze ten pasek mnie tutaj denerwuje. Dobra, zobaczymy to w ten sposób. Czy udało mi się? Czy może miała rację i tam powinna być troszkę większa? Chociaż może ta też wejdzie. Chwila, moment. Chyba miała rację. Chyba miała rację. Ta była troszeczkę większa. I faktycznie, no, ta jest za mała. Próbuję ją tu wcisnąć. Ten cały mechanizm. I nie. To musi być większa bateryjka. Minimalnie większa. Ona do mnie powiedziała, jak nie będzie panu pasowała, to niech pan przyjdzie. Ale no przecież blister rozerwałem, tak? Była na moją odpowiedzialność. Ale możemy zrobić innego testa. Ja on sobie tutaj przycisnę palcem. I zobaczę, czy w ogóle ta wskazówka będzie ruszała się. Nie rusza się. Czyli prawdopodobnie ten zegarek jest albo uszkodzony, albo ja jej dokładnie jeszcze nie włożyłem. Chyba nie, nie, źle ją włożyłem. Dajcie mi chwilkę. Chociaż ją spróbuję tak włożyć tutaj, żeby dotykała plusem i minusem. Nie drgnęła wskazówka. A może te większe są na 3 V? Cholera wie. Jeszcze się pomęczę z włożeniem jej. Może ona jakoś tutaj musi zatrybić. Ok. Nie, wskazówka nawet nie drgnie. No nie potrafię jej włożyć tak dokładnie, bo to nie jest ten rozmiar. Tak, dokładnie. Tamta jest troszeczkę większa. Ciut większa jest. Nie, wskazówka nawet nie ruszyła się. Pomimo, że dotykam ją tutaj niby poprawnie tym palcem, to nie chce ruszyć. O, zobaczcie, teraz skoczyła na miejsce, ale tutaj nic się nie dzieje, nie? Także prawdopodobnie ten zegarek jest, o, teraz ładnie tam weszła. Spróbujmy sobie ruszyć to. No i nie chce wskazówka ruszyć. Pomimo tego, że tutaj coś tam próbuje kręcić tymi wskazówkami. To po włożeniu tej bateryjki nie ma takiej opcji, żeby ona coś tutaj wystartowała. Także słuchajcie, no miała rację babka. Widzicie, jak to jest?
ta malutka bateryjka pójdzie z powrotem. Może do czegoś tam się w przyszłości przyda. Sobie to zalepię potem taśmą, żeby nie uciekło. Ale gdzieś tu miałem jeszcze. O, przy okazji tego wam pokażę to, co wydrukowałem do tych CR. CR2032. Coś takiego. Fajne, tutaj kabelki idą od spodu. Można sobie tutaj włożyć. Jest taka szparka wydrukowana, malutka. Także fajny patent. Ale jeszcze gdzieś tutaj miałem coś podobnego. Tu mam, słuchajcie, LR44. Tu jest tylko jedna, tak? To mówię, to wziąłem do tego. Zobaczymy, czy to podpasuje. Tu mam jeszcze jakąś inną. Energizera 1,5 V. Jakieś takie oznaczenie 390-389. A co na niej pisze dokładnie? BH, słuchajcie, 250? 390-389. Też tak łamane. Energizer Made in USA. Słuchajcie, to nie żadna Made in China. Ale gdzieś tu miałem jeszcze taką. O, są te LR44, one mi się rozładowały. Już powiem wam, że chyba tego nie znajdę, albo ją. O, jest. Mam ją. Wiedziałem, że gdzieś siedzi. I tu jest, słuchajcie, zobaczcie, tu jest numer L521F. Tu jest troszeczkę większa. I tutaj. Już na niej pisze co? Tu na niej pisze L736F. 736F. To są pewnie jakieś oznaczenia wymiarów. Ale powiem wam, że ta już nie pasuje do tego zegarka. To musi być pomiędzy tą a tą małą. Tu jeżeli chciałbym włożyć tą. Nie, tu już jest za duża całkowicie. Zobaczcie. A to już nie podejdzie tutaj kompletnie w ogóle nic. Także jak mnie teraz oglądają zegarmistrzowie z prawdziwego zdarzenia, to pewnie ze mnie tutaj polewają ostro. No ale widzicie, tak to jest z zegarkami. No trzeba jednak najlepiej przed włożeniem innej wyciągnąć starą, spisać sobie najlepiej numer tego wszystkiego i dopiero wtedy bawić się w wymianę, bo tak to wychodzi, to co wyszło teraz. No i co, nic nie wyszło. Bateria nie odpowiednia. Także to sobie dzisiaj nie będzie jednak zegar pod mikroskopem. Pokażę wam kiedy idzie, jak już będę miał odpowiednią bateryjkę i najlepiej jak pójdę z tym zegarkiem, tak z ciekawości. A tutaj mógłbym podpiąć chociaż, słuchajcie, na próbę tak zobaczyć, czy to działa, nie? A jak to zrobić? Plus jest, słuchajcie, na górze, a minus jest na tym. Czyli mógłbym mu podać z zasilacza serwisowego jakieś tam minimalne napięcie. Zobaczyć, czy wskazówka będzie ruszała, tylko ciężko to będzie tak jakoś ogarnąć, żeby to się nic nie ten. Dobra, nie, kupię baterię, to będę się bawił. Także jeżeli chodzi o kwestie zegarków, to temat jest w dzisiejszych czasach jest totalnie obszerny. Jakieś opaski, Mi Bandy, Huawei, kurde, Samsung Gear, czy jak one się tam nazywają. No jest naprawdę do wyboru, do koloru. Jeżeli chodzi o te elektroniczne, to z tych takich zegarków retro mi się podoba bardzo Casio F91, czy jakoś on tak się nazywa. Każdy, kto będzie wiedział, o co chodzi, to będzie wiedział, o co chodzi. No i co, sprawdźmy sobie dzisiaj, jakie tu siedzą w tym bateryjki, tylko jak to się otwiera. Tak, muszę tu i tu. Aha, trzeba mocniej przekręcić. No i chwila prawdy. Nie, to nie są te. Znowu w top, ale mam gdzieś w czymś takie te. Chyba w jakimś testerze. Słuchajcie, tu są jeszcze inne. Zobaczcie, tu są jakie grube. Chociaż mógłbym zastosować zamiast dwóch takich, jedną taką. No, coś w tym stylu. Ciekawe, czy to jakby podeszło. Jak wchodzą trzy te płaskie. I tu jest, słuchajcie,
AG10. A jak się nazywają? Nie wiem, coś tam 0,0% HG, czyli bez tego. Ale tu mamy AG10, G-PIN jakieś, coś się nazywa jakaś firma. Tutaj mamy, też mamy HG3, Made in China i L1154F. Dobra, słuchajcie, wyciągnę jedną z ciekawości. Spróbuję ją zamienić tutaj w tym urządzonku. Czy wejdzie na rozmiar? Weszło. No i wrzucę co? Jedną i drugą. W ten sposób zamknę to. Czy nie zamknę? Zamknąłem. Świeci, słuchajcie. Świeci. I to jak jasno. Wow. Czyli można sobie wrzucić jedną taką. To będzie działało. Zobaczę teraz, czy to mocniej, lepiej widać. No, teraz powiem wam, że faktycznie ładnie jasno świeci. Pięknie. Słuchajcie, no, tak to wychodzi z tymi baterijkami. Na szczęście podpasowało chociaż do tego, także będę miał na dobrych kilka lat tu jest zapasu energii do takiej lupeczki z tym. Fajnie to jest zrobione. Sobie tam regulujemy kąt. No mówię, to jest eleganckie, nie? No i kwestia utylizacji, słuchajcie, tych bateriek. No to jest taka, że to wygląda w następujący sposób. Gdzieś to zabezpieczam i do specjalnych pojemników z bateriami to się oddaje. Też tak zrobię, to wyrzucę. W zasadzie dam mojej mamie, ona w szkole ma tam ten pojemnik na te bateryjki i pójdzie to do utylizacji, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Taki filmik z czapy. Natomiast daje dużo. No można było o tym dyskutować, tak? O zegarkach można rozmawiać też dosyć sporo. Także mówię, ja byłem fanem tych perfektów. Strasznie mi się one podobały. I jeżeli chodzi o elektroniczne, no to z tych kasja, tych z takich starych retro. Takim jestem właśnie użytkownikiem zegarków, jeżeli o to chodzi. Z tych nowszych, jeżeli miałem okazję, to tylko miałem do testowania Mi Bandy opaski, do których no nie mogę w dalszym ciągu się do końca przekonać, chociaż wiem, że no są fajne, bo pokazują, na przykład mają wibracje, fajnie ci to wibruje, ustawię sobie tam alarm jakiś, to też się poczujesz tą wibrację na ręce, jak sobie ustawisz na przykład za 10 minut, żeby coś tam ci przypomniało, no to jest, ta technologia ci jednak pomaga troszeczkę jakby w zapanowaniu nad tym, co się dzieje dookoła ciebie w tym codziennym biegu takim życiowym, nie? Ale wiadomo, jak masz się już taki wypasiony jakiś zegarek za kilka stówek, no to musi być też fajny. Chociaż jeden miał kumpel w pracy fajny, taki Ukrainiec. Naprawdę świetnie wyglądał. Tyle, że mu się zepsuł. Dał mi go. Nie mogłem go już przywrócić do życia i sprzedał mi go za kilka dosłownie tych napoi energetyków. W sumie wyszło 30 zł za niego, czy jakoś tak. Codziennie mu kupowałem po jednym energetyku. No ale no leży gdzieś. Opaska fajna, wszystko. Niestety nie chce się włączyć. Szukałem firmware'u jakiegoś, nie mogłem nic znaleźć do tej wersji. Także to tyle. Nie przedłużam. Trzymaj ta się. Pozdro.